Cześć, witajcie z tej strony Szyszka i z okazji tego, że już zacząłem swój kanał, a to będzie pierwszy odcinek z gry World of Tanks, to zagramy sobie polskim czołgiem Boogie. Także intro i lecimy z materiałem. Więc może zacznijmy od tego, co mnie skłoniło, żeby nagrać materiał akurat o Boogie. Powody są trzy. Pierwszy powód jest taki, że wbijam CS-a 63, żeby był chociaż pod te kranówki. No a oczywiście w drodze do CS-a 63 mamy Boogiego. I zostały mi tylko dwie bitwy i już będę miał następny pojazd 7 tieru, czyli CS-a 44. No i pomyślałem, że jak zostały mi tylko dwie bitwy, no to spoko by było nagrać te dwie bitwy na YouTube'a. Czyli to będą bitwy na żywo. No a drugi powód jest taki, że mam tylko dwa polskie czołgi w garażu. Właśnie Boogie i TKS-a. Z czego myślę, że materiał o TKS-ie poświęcimy w innym materiale. No a jeszcze trzeci powód jest taki, że mi się po prostu nudzi. No to co? Jak wcześniej powiedziałem, będą to dwie bitwy na żywo. I co? Nie przedłużam i lecimy z bitewkami. Stop, stop, stop. Podczas montowania tego filmiku chciałem Was poinformować, że okaże się, że to nie będą dwie bitewki, a okaże się, że to będzie pięć bitewek. Z czego trzy będą w tym filmiku, czwartej nie pokażę, a piąta będzie w innym materiale. Natomiast zanim przejdziemy do tych bitew, to może jednak zapoznamy się z historią tej konstrukcji. No więc na początku będzie historia tego czołgu, a później przejdziemy od razu do bitewek. Czyli jeśli chodzi o historię Boogiego, to nie mogłem zbyt dużo znaleźć na jego temat w internecie i jedynym źródłem informacji są informacje podane przez The Wargaming Center. Boogie używa pierwszych liter nazwisk inżynierów, którzy opracowali ten projekt. Bujnowicz, Ulrych, Grabski i Iwanicki. Inżynierowie przyjęli koncepcję czołgu średniego XUS-2, ale dostosowali nowy pojazd do konstrukcji z jedną wieżą. Projekt to został przesłany do rozpatrzenia podczas konferencji grudziołskiej w latach 1938-1939. Projekt został sfinalizowany w maju 1939 roku w Centrum Szkolenia Sił Zbrojnych w Modlinie. W połowie sierpnia 1939 roku grupa inżynierów przedstawiła koncepcję i plany pojazdu, jednak dalszy rozwój został przerwany z powodu II wojny światowej. Natomiast sam czołg, Boogie i jego historia może okazać się fejkiem, a Boogie tak naprawdę został wymyślony przez Wargaming tylko dlatego, że na przykład brakowało czołgu w drzewku technologicznym. I tutaj podam cytat to, co napisali ludzie na Ricochet Info z artykułu z 2017 roku. Przy Boogie tok rozumowania wydaje się niezaprzeczalny, ale jedyny dowód istnienia, jaki widziałem, ma rysunek. Grafika bez niedoskonałości. Cytując ze strony Domina, Boogie to koncepcja polskiego czołgu średniego, a sama nazwa miała powstać od nazwisk grupy konstruktorów, którego opracowała. Bujnowicz, Ulrych, Grabski oraz Iwanicki. Problem w tym, że właśnie oni opracowali w tym czasie nad 14 TP. O fałszywości tych pojazdów wypowiedział się też słynny w społeczeństwie gracz Tomasz Raz na Rok, Ochocki, na live journalu Juriego Pascoloka. No więc właśnie zagrałem jedną bitwę i myślę, że nie ma co pokazywać, ponieważ no co, wyjechałem i dostałem mocną plombę. Dlatego myślę, że teraz będzie lepiej i że jednak będzie co pokazać. Losowanie na siódemki, szóstki i piątki z jedną artylerią i mapa kopalnie.
nawet dobre losowanie, tylko mam lekki dylemat, gdzie pojechać. Bo jak pojadę w miasto, to możliwe, że spotkam Tygrysa P i Tygrysa. Jak pojadę na środek, to spotkam M2 Jocha nowego. Zatem myślę, że najrozsądniej będzie pojechać na wodę. No więc, zanim dotrzemy na tą miejscówkę na wodzie, to może porozmawiajmy o tym czołgu w grze. No więc, co można zaliczyć do plusów tej maszynki? Jeśli chodzi o armaty 90 mm, to wysoka alfa, ponieważ jak zobaczymy na alfę na szóstych tierach, to zobaczymy, że 150 damage'a, 160 jest nawet takim spoko wynikiem. Natomiast Bugi ma tego damage'a aż 240. Na szóstych tierach damage 240 z czołgów średnich mają tylko Włoch i 40 TP. No ale ta M6 szybko spłynęła. Ja nie mogę. Również do zalet możemy zaliczyć w miarę celne działo, mi się wydaje, ponieważ to działo trafia. Nie wiemy, czy u was działo trafia w miarę, natomiast mi się wydaje, że jest celny dział. Zatem bardzo przyjemny czołg do grania. Jeśli chodzi o trolla. Troll mi się wydaje, że jest bardziej dla bogatszych graczy, którzy nie grają pod ekonomię. Ja natomiast gram pod ekonomię, dlatego gram tym działem. Natomiast troll charakteryzuje się tym u Bugiego, że ma niesamowity damage na minutę. Troll, który szybko ładuje i Pawlak Tank, trudny przeciwnik. Troll, co ładuje co parę sekund i bije za 300, to naprawdę wynik wow. Weszło ładnie. Niestety nasz T67 nie poradził sobie z nowym Pawlakiem. No i widzę, że ta bitwa będzie przegrana raczej. Co mnie ten fakt niepokoi. Myślę, że wycofam się stąd i pomogę sojusznikom bardziej na innej stronie. Ponieważ myślę, że Churchill i Emtek poradzą sobie z Pawlak Tankiem. Pawlak Tank nie jest aż takim trudnym przeciwnikiem. No chyba, że pojadę na środek i będę go obijał. O nie. Mogę zostać wykryty? Jestem wykryty. Nie przebiłem niestety. Poczekam sobie, aż Pawlak Tank już nie będzie mnie wykrywał. Znaczy, przepraszam. Zanim Pawlak Tank nie będzie do mnie strzelał. No i chyba teraz jestem niewidoczny, dlatego mógłbym się przemieścić i pomóc naszemu Tygrysowi i LCE-kowi. Nasz T29 wymienia się z M2 Jochem. Raczej powinien wygrać, ponieważ T29 ma jednak tą wieżę twardszą o wiele twardszą wieżę. Myślę, że spoko by było tego Tygrysa załatwić ostatecznie już. Widzi mnie. Tylko wiecie, co jest zaletą? Tygrys strzela za 240. Natomiast ja też strzelam za 240. I dobra, mogę przyjąć, ale w zamian go skończę. Nawet nie musiałem go skończyć, ponieważ zrobił to za mnie T25 stojący tam. O, proszę! Wymiana według mnie na plus. No jeszcze, wychyl się.
No. Potrzebuję jednak pomocy jednak. Bo ten E25 to naprawdę wnerwiająca siódemka. Dobra, Lilo. On ma te mniejsze działko. Ten co jeszcze z hajków robię. Na alfę ich porobię. I to jest właśnie to. Przeciwnicy strzelają do mnie za 100, za 150. A ja im oddaję aż za 240. To jest naprawdę wow. Mimo tego, że 25 mnie wkurzało z górki, to cieszę się, że mój E25 pomógł mi jednak w tej sytuacji, ponieważ naprawkę miałbym za parę dziesiąt sekund. A gdyby nie E25, to ta piątka by mnie trzymała non-stop na gęsi i prawdopodobnie to by się skończyło śmiercią. Załaduję nawet hajeka na tego M2Y. Nawet nieważne. I tak, wiemy, że E25 jest na górce. Może uda mi się dla arty podświetlić. I tak, gdzie są czołgi przeciwników? E25 jest na górce. Fałka też jest na górce, chociaż mogła zjechać. Też jest na górce, dobra. To będę spróbował podświetlać dla artylerii naszej. Nickerbox pewnie campi, to będzie problem, ponieważ tego damage na strzał wynosi 300. I właśnie są wykryci dzięki naszego MTK. MTK może to przeżyje, może nie. Pomogę E25 naszemu. Weszło na szczęście. I teraz w tą fałkę przycelować. Weszła, nie, ładuję HEK i możemy się uporać z tymi TDK-ami na górce. Ejajaj, nie weszło. I niestety przegrałem w tej konfrontacji z VQM. No niestety, tylko 22 HP mu zostało niestety. Myślę, że nasi sojusznicy to ugrają. Chociaż E25 skończy VQM, będzie miała jeszcze HP, żeby skończyć M10. No ale to zobaczymy później. I co, nie będę was już męczył tą bitwą, tylko przejdziemy do kolejnej. Także tak się prezentują screeny końcowe. 1811 uszkodzeń, 1 frag, 365 uszkodzeń odbitych przez pancerz i 609 po asyście. Tak się prezentuje wynik drużynowy. Przeciwny E25 natłukł porządnie tego damage'a. Natomiast nasz E25 bardziej szedł pod fragi. A tak się prezentują zarobki. I tak. Nagrywam to po raz trzeci, tą scenkę. I po tej bitwie zagrałem na prochorówce w losowaniu na siódemki. I ten klip zobaczycie w End Win Complication, ok? A później zagrałem drugą bitwę na malinówce, gdzie nie rzuciło na ósemki i dostałem sromotne lanie. Możecie nawet zauważyć, że nasza przeciwna drużyna mega się włożyła. Szkoda, T56 oddała tylko jeden magazynek, co jest wynikiem bardzo słabym. I tylko mieć nadzieję, że następna bitwa będzie lepsza. I powiem wam, nie jest źle. Bitwa na siódemkach, na szóstkach i na piątkach. I właśnie zagramy teraz na tym trollu. I tak na początku tego filmiku powiedziałem, że zagram dwie bitwy na żywo, to jednak zagram tych bitew jednak więcej. Ja jednak się tak zdecydowałem, że
zostanę jednak przy tym błogim troszeczkę. I czym się ten troll charakteryzuje? Tak, na tamtym dziale mieliśmy tych uszkodzeń 240, to teraz mamy 410 uszkodzeń. I tak, jak Heeki mają mniejszą penetrację, to mamy jeszcze do wyboru przeciwpancerne, które mają tej penetracji 168 i jak przebiją, to zadają średnio 300 uszkodzeń, co jest porządnym wynikiem, tym bardziej, że troll ładuje tyle samo, co tamto działo. I jak jesteście bogatszymi graczami, to polecałbym to działo. Dlaczego? Ponieważ mielibyście taki wybór. Albo byście grali na tamtym dziale. Teraz pamiętałem, że z tego względu, że to są siódemki, to nie mogę zbytnio zaraszować. Ponieważ mielibyście taki wybór, że albo byście zagrali działami. Macie dwa działa do wyboru. Oba ładują tyle samo, tylko jedno strzela za 240 uszkodzeń, a drugie za 300. No to raczej większość z nas by wybrała 300 uszkodzeń. I tutaj właśnie mamy pierwszy cel, 25 TP. Wyjedziemy i kończy. O. Może tego Leo... O nie. Dobra. Ale mu oddałem potężnie. I to jest właśnie troll. 414 uszkodzeń. Siódmy tier, który powinien być lepszy ode mnie, strzela we mnie za 281 uszkodzeń, a ja mu oddaję za 414. I to jest coś niesamowitego w tej konstrukcji. Może uda mi się przejechać, bo mega obrywam od tej M10. Załadowałem przeciwpancerne, bo u nich jest T3485 i boję się, że po prostu odbije się od niego i mnie skończy. W tej bitwie będę grał jak takim typowym czołgiem wsparcia, ponieważ nie można na tych tierach zbytnio pomogę naszemu. Nie trafiłem. Ała. Dobra, może uda mi się skończyć. Nie przebiję. Ale wnerwiająca bitwa. Nie trafiłem dwa razy w Super Hellcata. I jeszcze obrywałem od M10 francuskiej, która stała gdzieś tutaj. Ja to... Dobra, ja już tą bitwę zostawię, ponieważ nie chce mi się nagrać po raz czwarty. I tak się prezentują screeny końcowe tej bitwy. 505 uszkodzeń, 2 uszkodzenie krytyczne, 115 uszkodzeń zablokowanych przez pancerz i 100 uszkodzeń po asyście. Naprawdę bardzo słaba bitwa w moim wykonaniu. Zostało mi tylko 200 wolnego doświadczenia na siódemkę. Dlatego zagram już ostatni raz Bugim. I to nie na trollu, tylko już na tamtym dziale, ponieważ tak w tamtej bitwie zadałem potężny damage czołgu Leo, gdzie podczas tej wymiany wyszedłem na plus. A chyba nie muszę mówić, że Leo ma potężną alfę, bo 300. Tak. Mocno wnerwiłem się, gdy oddawałem strzały w tego Super Hellcata. Uważam, że jednak zostanę przy tym dziale jak coś. Nie wiem, czy wtedy nie trafiłem w Super Hellcata, ponieważ to była kwestia tego, że miałem słabszą załogę, czy po prostu nie skupiłem do końca. Ale na pewno wiem, że gdybym miał to działo,
to bym trafił w Super Hellcata. Choćby pewnie nie wyszedłbym podczas tej wymiany z Rolo na plus. Także rzuciła nas na siódemki mapa Erlenberg. Myślę, że pojadę na zamek. Może uda się w coś przysnajpić. I właśnie mamy na minimapie wyświetliły nam się dwa czołgi, Cromwell i Skoda. I spoko, gdybym się wymieniał z tymi czołgami. Został za 212. No, tego czołgu się nie spodziewałem tutaj. Myślałem, że East bardziej do miasta pojedzie. 262. Nie no, jak East tu przyjedzie, to nie, ja nie chcę tutaj. Ponieważ ja bym mu oddawał pociski za 240, a on strzela za 400 aż. Ma w dodatku lepszy pancerz i więcej HP. W sumie co się dziwić, skoro to jest ciężki siódmy tier. Mam nadzieję, że uda mi się skończyć tą szkodę. Teraz mega zrąbałem i uważam, że powinienem dostać ten pocisk. Natomiast RNG było po mojej stronie. I myślę, żeby wycofać się z tej flanki, ponieważ ta flanka jest przegrana, chociaż gdybym grał po tego TDK i Panterę, my możemy to jeszcze wygrać tą flankę. Oddaję strzały na ślepo. Teraz załaduję Golda i wyjadę temu Isowi na tyły. Może się uda, może nie. A czemu ładuję Golda, skoro jestem pewny, że spotkam go tyłem? Bo boję się, że jednak przodem go spotkam. I wtedy bardzo trudno będzie go przebić. Dobra, szkoda się wycofuje. To będzie bitwa wygrana. Dobra, przyjąłem za to 400, ale za to pozbyłem się bardzo groźnego 7 tieru, bo grałem Isen i wiem, że na szóstkach to jest niebezpiecznym czołgiem na szóstkach. Jest bardzo niebezpiecznym, ponieważ penetracja aż tak bardzo nie przeszkadza. A jak strzeli w jakiegoś czołga, tym bardziej 6 tieru, to zabiera pół HP. Nawet możecie zobaczyć, że no dobra, od Skody dostałem 108 uszkodzeń. Ale zabrałem od Isa aż 400. Już nie mam połowy HP, już nie mam wytrzymałości. Także teraz co będziemy robić, to przystawić w te deki, które kampią na linii A. I według mnie IS-2S powinien przeszarżować, zatankować. Powinien tankować. Boję się, że dostanę i będzie po mnie, że dostanę salwę i zginę. Ale myślę, że jednak mnie nie wykryją. Widać mnie? Nie wiem. Sami widzieliście, IS-2S miał full HP. No dobra, full HP może kłamstwo, ale 1100 HP aż i już go nie ma. Co oznacza, że te deki tam mega kampią i nie mam pomysłów co robić.
Jest bicie na tu VKD. Proszę, żeby... Dobra, dobra, mamy po asyście. Wyświetliła się i Pantera. Dostała. Najważniejsze jest to, żeby stać przed za krzakami. Ponieważ jak staniemy w krzakach, to nie będziemy mieli maskowania i wtedy dostaniemy lampkę, czyli będziemy wykryci i zginiemy. A tego raczej byśmy nie chcieli. Dobra. Możliwe, że trochę ukradłem, ale... To jest bardzo ważna sytuacja, żeby te lufy dobijać. Lekko przeszarżuję, chociaż boję się, że to będzie kosztowało mnie HP. Mnie ciekawi ten KW2. Ponieważ ma najwięcej HP z nas wszystkich. I to on powinien szarżować. Mamy Bugiego. I to tyle jeszcze. Nie trafiono w pancerz. Już będzie po nim. Tylko wiecie, czego ja się najbardziej boję? Że że na przykład Super Hellcat dostanie spota i jak będą strzelać w Super Hellcata, to on tak naprawdę trafi we mnie. Ale też z innej strony jednak Super Hellcat ma lepsze maskowanie ode mnie. Bo jednak jest mniejszy i w dodatku niż się czołów. Załaduję heki, które mają 320 uszkodzeń, czyli tyle samo co... Ja nie chcę kapować, ja chcę jeszcze jakiś damage zrobić. Nawet gdyby mnie to życie kosztowało. No i niestety tego Bogiego już się nie udało. No ale myślę, że bardziej ważna jest wygrana niż zrobienie wyniku. Chociaż w tej sytuacji... Nie wiem, czy w tej sytuacji moglibyśmy w jakiś sposób przegrać. No ale dobra, tak się prezentują, tak się prezentuje wynik. 2 fragi, 1889 uszkodzeń, 4 uszkodzenia krytyczne, 110 odbitych i 229 asysty. Tak się prezentuje wynik drużynowy. Tutaj my jesteśmy MVP. No więc czas na małe podsumowanko tego filmiku. A więc największą zaletą Bugiego jest jego alfa, czyli damage na strzał oraz przeładowanie, co w połączeniu daje fantastyczny damage na minutę, czyli uszkodzenia na minutę. I w jaki sposób należy to wykorzystywać? Myślę, że najlepiej będzie wykorzystywany ten czołg, jeśli będziemy wymieniali się z wrogami, którzy strzelają za śmieszne 100-150 i sami oddawając za 300, albo robiąc tak zwane darmowe szoty, że robimy komuś 300, a sami nie przyjmujemy. I głównie najlepiej będzie, jakbyśmy nie przyjmowali tym czołgiem, ponieważ no czasami dingnie, ale ogólnie z pancerzem to cienko. No więc to był kanał Szyszka, życzę miłego dnia i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się.